dzisiaj w szkole na śniadanie porozmawiajmy o bezrobociu. A więc bezrobocie jest to zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy, deklarujących chęci podjęcia, nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Zjawisko to występuje w większym stopniu w krajach zacofanych gospodarczo, technologicznie oraz w krajach transformujących się. Natomiast najmniejsze bezrobocie obserwuje się w państwach wysoko rozwiniętych. Teraz porozmawiajmy z ekspertem. Zapraszam Cię, Paulino. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc opowiedz nam coś o bezrobociu. Przez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do pojęcia zatrudnienia. Jest to szeroka definicja, nawet wąska, stosująca państwowe urzędy pracy, mianowicie bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to osoba poszukująca zatrudnienia, która kończyła 18 rok życia, nie osiągnęła wieku emerytalnego, aktualnie nie uczy się w żadnych szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP. Jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać zlegalizowany. Długotrwałe bezrobocie to pozostawienie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. O Boże! Chcę mnie dzwonić z roboty! Mam dwójkę dzieci, męża na zasiłku, kredyt w domu, psa, samochód niespłacony, opłaty trzeba porobić, prąd zapłacić, gaz! Jak ja sobie dam radę? O Boże! Straciłam robotę! Chyba nie dam sobie rady! Co ja pocznę? Co mi zostało? W sumie może dam radę, znajdę lepszą robotę, więcej hajsu zarobię, co mi tam zostanie, będzie lepiej. O Boże, chyba nie dam rady, nie znajdę roboty, co mi zostało? Istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym. Relatywnie wysokie dla pracodawców koszty pracy, nie pokrywające korzyści ekonomicznych płynących z zatrudnienia pracownika. Niedopasowanie pobytu i podaży na określony rodzaj pracy. Bezrobocie strukturalne. Sztywne i opresywne dla pracodawców prawo pracy. Niedopasowanie terytorialne miejsc zapotrzebowania na pracę i zasobów siły roboczej. Prawna reklamacja pracy. Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym miejscu mija pewien czas. Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów. Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia. Na rozmiar zjawiska bezrobocia wpływ mają czynniki społeczne, ponieważ jest to zjawisko powstałe w społeczeństwie. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnieniem pracowników. Nowo powstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego. Istnieją problemy z zebraniem rzetelnych danych. Osoby pracujące nielegalnie mogą rejestrować się jako bezrobotne celem osiągnięcia korzyści z systemu pomocy społecznej. Mam patrzeć tam? Dobra, siema, jestem Wiesiek. No, pochodzę ze wsi. No, zostało mi gospodarstwo po mamie. I wiecie, obrabiam ziemniaki, daję krowy. No i zbieram oczywiście jajka, co nie, żeby były świeże rano. Mam wykształcenie podstawowe. Nic mi więcej po tym nie zostało. Więc, czyleczonko, siema. Jestem Angelika. Niedługo wychodzę z więzienia. Ale gdzie ja znajdę pracę? Przesiedziałam tu
Odsiedziałam swoje, jestem już lepszym człowiekiem. Ale co z tego, jak wyjdę? Ludzie jak mnie będą traktować? Nie znajdę nigdzie pracy. Nigdzie. Dzień dobry, jestem Karolina. Poszłam na studia informatyczne. Teraz ta praca jest poszukiwana przez ludzi. Ludzie powinni szukać takiej pracy, która jest i do której potrzebują ludzi. Zawodowość jest to metoda uchronienia się od bezrobocia. Są jej zalety. Łatwiej wyjść z bezrobocia. Zdobywamy więcej wiedzy. Poszerzamy krąg znajomych. Jesteśmy bardziej mobilni. Są też jej wady. Wysokie koszty kształcenia się. Z reguły dobrze jesteśmy przygotowani do jednego zawodu, albo zapominamy drugiego. Lokalny rynek pracy ma wpływ na samorządy. Dzień dobry. Dzisiaj pytanie... Spójrzcie, jestem Daria. Aktualnie czekaj, stop, patrzcie. Dzisiaj w szkole na śniadanie pragniemy porozmawiać o bezrobocie. Ma być dokument niepodlądny. To się nagrało. Nagrywa. Dobra, zatrzymaj, after center. Nie. Mamo! Będę być. Tutaj